Witam wszystkich serdecznie. Jako, że już zestawiłem całe to stanowisko uruchomieniowe dla dwóch poprzednich wideo, które pewnie już oglądaliście, no nie mogłem sobie odmówić, żeby odpalić jeszcze jedną lampkę. Jest to troszkę inna lampa niż te pierwsze dwie. Chociażby dlatego, że jest przystosowana do ponownego restartu na ciepło. Stąd to dodatkowe wyprowadzenie na szczycie bańki. Żeby zapalić takiego metalohalogenka na ciepło, potrzeba bardzo wysokiego napięcia. Impuls zapłonowy rzędu kilkudziesięciu kilowoltów. I tu nie 15, 20, tylko 60, 70. Na takie napięcia znamionowe produkowane są zapłonniki do hot restartu tego typu lamp. Zalet w zasadzie nie trzeba tłumaczyć. Cóż to za lampa? No jest to ostatnia duża lampa z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Polampu, jaką mi się udało wyrwać. Jest to LRJD o mocy 3,5 kW, czyli największa lampa, jaką oni produkowali do takich klasycznych zastosowań oświetleniowych. Tą lampkę uruchomimy sobie z układu stabilizacyjno-zapłonowego dla lamp o mocy 2000 W, ponieważ dla takiego potwora 3,5 kW no niestety nie mam dedykowanego statecznika, a w zasadzie dwóch, bo w takim układzie zazwyczaj są dwa stateczniki połączone szeregowo. Czyli równolegle, co ja mówię. Zatem lampka ta nie osiągnie pełnej mocy, jeżeli w ogóle się uruchomi, bo tak naprawdę jest to jej pierwsze uruchomienie. Nie wiem jak świeci, czy w ogóle świeci. Jeżeli będzie świecić, to powinna świecić światłem dziennym, czyli osiągnąć temperaturę barwową w okolicach 6000 kelwinów i dość wysokie, dość dobre odwzorowanie barw, czyli współczynnik RA na poziomie powyżej 85. No tutaj niestety nie będzie takiego efektu. Spodziewam się, że będzie świeciła trochę na zielono. No po prostu nie damy rady jej rozgrzać. Tak jak poprzednio, w układzie lampy mam dwa mierniki. Amperomierz mierzący prąd lampy i woltomierz mierzący napięcie na lampie. Przed startem obu tych mierników ustawię je na najwyższe możliwe zakresy, bo nie wiem jak się zachowa lampa podczas uruchomienia. Tak naprawdę tego typu lampy pracują na prądzie znamionowym około 18 A. Statecznik, który jest w układzie stabilizacyjno-zapłonowym, którego użyjemy do tego uruchomienia, niestety tyle nie puści. Znamionowo 10 A. Tutaj myślę, że może będzie 12. No zobaczymy. Tak naprawdę. Jeżeli w ogóle się zaświeci. Cóż więcej mogę powiedzieć? Stanowisko jest oświetlone lampkami metalohalogenowymi Philipsa. Są to dwie lampy o mocy 70 W. CDMR, czyli takie pary zwierciadlane, świecące bezpośrednio na stół, żebyśmy cokolwiek widzieli. Mój układ stabilizacyjno-zapłonowy zasilany z transformatora podnoszącego napięcie sieci zasilającej z 230 do 400 V, dlatego że nie mam tutaj dostępnego napięcia międzyfazowego. Mieszkanko ma podprowadzoną tylko jedną fazę. No i muszę sobie jakoś radzić. Dobrze, no to co? Uruchamiamy. 3, 2, 1, start. No proszę. Zapaliła w zasadzie od ręki.
Możemy sobie przestawić voltomierz na niższy zakres. Amperomierz chyba pozostanie na tym największym, ponieważ kolejny niższy umożliwia pomiar tylko do 12 amper, a tu spodziewam się prądu na podobnym poziomie, jak nie na większym. Z tego co widzę w tej chwili przez takie moje okularki ochronne spowolnicze, wyładowanie w lampie wygląda poprawnie, nie jest odgięte w żaden sposób, a zresztą sami zobaczcie. Tak to mniej więcej wygląda przez taką szybkę. Inaczej nie da się na tą lampę patrzeć. Napięcie powoli sobie rośnie. Niedługo będziemy musieli przełączyć zakres voltomierza. No mamy w tej chwili 75 V. Prąd ze 12,5 A i spodziewam się, że na takim poziomie zostanie. Lampka rozgrzewa się coraz mocniej. Świeci wyraźnie chłodnym światłem. O, no proszę. Chwilowo napięcie nie rośnie bardziej. Również i prąd zatrzymał się na poziomie 12,5 A. A wszystko dlatego, że lampka jest niedociążona. Jeszcze jedno spojrzenie przez szybkę okularów spowalniczych. Tak naprawdę z tego co widzę, telefon w tej chwili już nie nagrywa tego zbyt dobrze. O, tak wygląda to wyładowanie. Tak naprawdę powinienem tu wstawić filtr o wyższym współczynniku pochłaniania światła, żeby coś więcej było widać. Ale to może później. No i proszę, wygląda na to, że to są parametry już ustabilizowane. Z sieci pobieramy troszkę tylko ponad 10 A. Jako, że ten układzik jest skompensowany kondensatorem o pojemności dostosowanej do lampy 2000 W, o mocy 2000 W. I w zasadzie tego prądu, który daje tutaj statecznik 10-amperowy, również dobrany do tego układu. No i cóż, więcej chyba nie zobaczymy. Ale świeci. I jeszcze raz przez szybkę okularów spowalniczych. Teraz trochę bliżej. Tak wygląda wyładowanie w jarzniku tej lampy. W odróżnieniu do tej LRJD 2000 W, którą uruchamiałem poprzednio, tu wygląda poprawnie. Nie ma żadnych odgięć. Również i kolor wyładowania jest, no moim zdaniem, odpowiedni, a przynajmniej równy na całej długości tego wyładowania. Nie ma dziwnych zabarwień na końcach. No dobrze. To co? Wyłączamy. Robi się tu tak ciepło, że za długo, niedługo trzeba będzie klimę założyć.
te potężne elektrody jeszcze przez długi, długi czas będą się tak ładnie świecić na czerwono. A tak wyglądają moje okularki. Przez to obserwowaliśmy lampkę. Po więcej zdjęć, czy w zasadzie do jakiś dokładniejszy opis, zapraszam na nasze forum. Odnośnik do danego postu będzie w opisie tego filmu. No i zapraszam następnym razem.